warsztaty familijne i kreatywne soboty. Raciborska Gala Kultury i Wolontariatu już niebawem. Agresywny mąż został zatrzymany przez policję. Dzień dobry, witam Państwa. W środę 20 listopada Piotr Haładaj. Zapraszam na wiadomości raciborskie. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności w Raciborzu to miejsce, które inspiruje do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Już dzisiaj zapraszamy na zbliżające się warsztaty familijne oraz grudniowe warsztaty świąteczne. Co kryje ziemia, to warsztaty familijne przeznaczone dla dzieci powyżej 5 roku życia, które będą mogły wraz ze swoimi rodzicami poznać skarby znajdujące się pod ziemią. Już w najbliższą sobotę odbędą się warsztaty familijne pod tytułem Co kryje ziemia. Będziemy na tych warsztatach poruszać takie tematy jak skąd biorą się minerały w naszej ziemi, co możemy odkryć, co możemy z niej wykopać. Dodatkowo poruszymy również temat, czym zajmuje się archeolog oraz paleontolog. Myślę, że te warsztaty będą dosyć ciekawe, pouczające i po prostu zainteresują najmłodszą widownię naszą, ponieważ z tego co słyszałam, dzieci bardzo interesują się dinozaurami i ziemią. Natomiast już w grudniu na dzieci w wieku szkolnym czeka cykl warsztatów o tematyce bożonarodzeniowej, które odbędą się 7, 14 i 21 grudnia. Podczas zajęć dzieci będą wykonywać ozdoby świąteczne, także będą mogły zobaczyć, jak powstaje sztuczny śnieg. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności sowa również zaprasza na odwiedziny, zwiedzanie indywidualne w dniach i godzinach otwarcia. Można u nas skorzystać z sali z eksponatami, w których ukryte są różne zjawiska, więc można coś przesunąć, coś przestawić bądź coś ułożyć. I dodatkowo mamy jeszcze salę, która nazywa się majsternia. Na niej mamy zadania w pudełkach do wykonania, ale bez konkretnej instrukcji, więc jak nazwa wskazuje, trzeba troszeczkę pomajsterkować. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności należy do sieci lokalnych stref edukacyjnych Centrum Nauki Kopernik. Raciborska Gala Kultury i Wolontariatu już niebawem, a w jej ramach odbędzie się koncert muzyki filmowej. Bezpłatne wejściówki na koncert można od dzisiaj dostać w punkcie informacji turystycznej Wizyt Racibórz przy ulicy Długiej. Koncert muzyki filmowej w ramach Raciborskiej Gali Kultury i Wolontariatu odbędzie się 22 listopada o godzinie 18 w gmachu Państwowej Szkoły Muzycznej przy ulicy Ogrodowej w Raciborzu. Dla zgromadzonej publiczności zagra Raciborska Orkiestra Plania. Podczas wydarzenia zostaną wręczone nagrody prezydenta miasta Raciborza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za promocję i ochronę kultury. Nagrody trafią również w ręce wolontariuszy zaangażowanych w działania wolontariackie. Koncert muzyki filmowej będzie wyjątkową okazją, by móc na żywo posłuchać dobrze wszystkim znanych kompozycji z najlepszych produkcji filmowych. Z całą pewnością wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci uczestników. Bilety będzie można pobrać w dwóch terminach. Pierwsza tura dzisiaj, 20 listopada, od godziny 16 do wyczerpania wejściówek. Druga tura jutro, 21 listopada, od godziny 10 do wyczerpania wejściówek. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. W Raciborzu policja zatrzymała mężczyznę, który usiłował zabić swoją żonę. Do zdarzenia doszło w sobotni poranek. Zatrzymanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. 30-letni mieszkaniec Raciborza, który w sobotę zaatakował nożem kuchennym swoją żonę, został tymczasowo aresztowany. Podczas zdarzenia napastnik był pod wpływem alkoholu. Tuż po godzinie 6 dyżurny odebrał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie Raciborza mężczyzna zranił nożem kuchennym swoją żonę. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce i zatrzymali sprawcę. Jak się okazało, podczas gdy kobieta robiła śniadanie, jej mąż chwycił za nóż i zaczął jej zadawać ciosy tym nożem, dokładnie 3 ciosy w szyję i w głowę.
Na pomoc ruszyli jej sąsiedzi, którzy weszli do środka tego mieszkania i wspólnymi siłami obezwładnili mężczyznę. 29-latka została przewieziona do szpitala w stanie ciężkim. W mieszkaniu znajdowała się trójka małych dzieci. Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Sprawca, zgodnie z postanowieniem sądu, został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy i obecnie przebywa w areszcie śledczym. W przyrodzie nic nie ginie. Śmieci też nie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co przygotowaliśmy w naszych wiadomościach. Dziękuję za uwagę. Miłego wieczoru.